Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Za Chiny. Ja jestem oczywiście prowadzący Damian Czeny. Dzisiejszy odcinek ma bardzo podobną treść, wątek do jednego z poprzednich, które widzieliście na kanale. Oczywiście wracamy do fabryki kamperów. Niestety ten będzie nieco, że tak powiem, rozebrany z najciekawszych fragmentów, dlatego że umawialiśmy się z właścicielem na nagranie fabryki, ale się rozmyślił. No cóż, tak to bywa czasami z fabrykami, które są częściowo państwowe, nagle obrastają w jakieś sekrety. Miałem się obrazić i pojechać w cholerę, ale uznałem, że może jednak pokażę Wam ten samochód, dlatego że jest tani, jest duży i bardzo fajny. You want to import products or services from China, but you don't know how to do it. Visit Smart China and don't worry, we can help you. Staram się, proszę Państwa, uciekać przed słońcem, które tutaj dość mocno świeci i z którym niestety moja profesjonalna kamera, którą zakupiłem specjalnie na potrzeby tego kanału, nie za bardzo sobie radzi. Co za chwilkę pewnie zobaczycie, bo tutaj już mam przed sobą mocne słońce. No jak? Prześwietla niestety. Proszę Państwa, w dobie pandemii większość chyba sektorów, branż na świecie bardzo oberwało finansowo. Są jednak takie, które wykorzystały ten światowy kryzys zdrowotny i jedną z nich okazuje się, że są właśnie kampery. Na początku długo po prostu był jeden wielki strach, ale w pewnym momencie człowiek był już zmęczony tym strachem. Zmęczony niekończącymi się lockdownami i zamarzył o urlopie. Każdy w pewnym momencie, nawet po trudnych przejściach, trudnych również finansowo, bo ludzie nie zarabiali, po prostu musi się zresetować. No tu mam fabrykę piękną za sobą, którą nie widzicie. Między innymi dlatego, że, o jak tu prawdopodobnie widać, no pictures. No pictures zazwyczaj dla ludzi z zewnątrz, no ale nie dla kogoś, kto chce rozreklamować przedsiębiorstwo, pokazać światu za darmo. No cóż, zdarza się. Zdarza się też szczególnie, tak jak już chyba powiedziałem, z przedsiębiorstwami państwowymi lub półpaństwowymi, a okazuje się, że, znaczy okazuje się, no to ja już to wiem od dawna, że jedna z największych fabryk, producentów tych pięknych kamperów są to fabryki państwowe. Także strach strachem, ale każdy w końcu zapragnął tego urlopu. Większość ludzi, bo ja już tutaj nie chcę teraz rozgrzebywać, na ile jest to realne zagrożenie, na ile jest to fikcja, ale na początku chyba wszyscy po prostu się strasznie baliśmy. I większość ludzi po prostu bała się również skorzystać z hoteli, o ile te mogły wynająć pokoje, bo to jednak są duże zgromadzenia ludzi. I wtedy ruszyły kampery. Także wsiadamy i po prostu jedziemy w świat. Kolejnym powodem, dla którego kamper jest genialnym rozwiązaniem, jest to, co zresztą, co mieliśmy tuż po tych głównych lockdownach, czyli brak miejsc. Okazało się, że gdzieś na pewnym etapie w Polsce, z tego co zauważyłem, przynajmniej z wiadomości, że wirus wirusem, ale ludzie po prostu muszą wypocząć, potrzebują, mają tą ogromną potrzebę wyjechania gdziekolwiek i okazało się, że po prostu Polacy uderzyli w nasze stare, sprawdzone rejony, czyli Mazury, morze, góry i po prostu nie było miejsca w hotelach, nie było noclegów. Natomiast kamper, proszę Państwa, to taki bajer, który daje nam absolutną wolność. Jesteśmy bezpieczni, ponieważ podróżujemy własnym minidomem. I co najważniejsze, no nie wiem czy najważniejsze, ale dość istotne, to nie potrzebujemy rezerwacji w hotelu. A jeżeli praca nam na to pozwoli, to możemy wyjechać takim kamperem na urlop wtedy, kiedy po prostu mamy na to czas i kiedy pogoda ładna, a wiecie doskonale, że pogoda w Polsce bywa kapryśna. Dobrze, koniec pierdzielenia. Zobaczmy te dwa modele. Oni tutaj w swojej ofercie mają, właściwie mają dość bogatą ofertę, ale widzę, że główne szaleństwo robi właśnie ten model.
My zobaczymy dzisiaj właściwie jeden camper, właśnie ten model, który jest tutaj najbardziej popularny. Kosztuje grosze, bo to jest 330 tysięcy. Jak zobaczycie po prostu, co on oferuje, jak jest duży, przestronny, to jest rewelacyjna cena. Zobaczmy, co on oferuje tutaj w środku i tak jak powiedziałem, zobaczymy dwa, ale tak właściwie jeden, dlatego że one różnią się, czyli ten i tutaj jeden, o tego chyba nie widzicie, różnią się tylko umiejscowieniem łazienki. Zapraszam. No,我们今天给大家介绍的这款房车呢，是我们钧驰房车的巨蟹座。巨蟹座是基于上汽越境H500 底盘打造而成，我们这款车目前售价是35万8千。这是什么发动机？它的发动机是采用的是2.8T的柴油，然后是6速自动挡。这是什么轮胎？看起来大一点。轮胎尺寸的话是一个七，应该是一个750的，750啊16的。 一个轮胎尺寸，这外面有什么？我们这个车是一个高配的底盘，包括无钥匙进入，一键启动，电子手刹，然后电子旋钮档，我们多功能方向盘里面也配备的就是定速巡航，这些都是有的。然后这边的话是我们空调的一个散热孔。 后面呢是我们一个油箱加注油口，这个车的油箱的话是130升，这边是我们一个清水的注入口，这边是一个四电充电口。它的高度是多少？这个车的尺寸为长5995，宽2400，高3200。然后这边的话是我们一个这个车的一个储物箱。 储物箱也是比较大的，里面也可以放一些被子啊，或者行李箱，什么？行的。嗯。标配的话，后面都是一个背挂备胎。360度的行车灯。我们的整车标配里面都有一个视路监控、倒车影像，还有一个前面一个流媒体后视镜。嗯。 然后车的右侧部分，这边是一个户外领域，这边是黑水箱，这边是一个切菜板，做饭的时候把它拉下来，然后在上面切菜做饭。这边的话是我们一个户外柴油灶。这是电动的还是？这个是我们是用的柴油。 从主油箱里面，柴油过来，上面是一个大竖排遮阳棚，大竖排遮阳棚，这个尺寸的话是3米7×3米的，这边是6速注入口，这边是一个冰箱的散热孔，那我们现在上车来看一下，车门的话是采用2层设计，夏天的话就是这样。 这样子可以遮蚊，然后通风效果会比较好一点。上门这边是我们一个电动梯啊。我们这个车呢是配备的是2个大床，后面一个主卧，还有就是前面一个额头床，它们分别的尺寸，后面的尺寸是1米2×1米9。 前面的额头床部分呢，是一个1米4×2米2的一个床，然后上面的话是我们一排吊柜。这是你刚才说的。这个就是我说的额头床。你可以拿下来那个。好的。现在好像不方便。没事，我从这边过一下。我来。电视放下来就是一个大的额头床。 这个额头床的尺寸，刚才说过的，这个床的尺寸的话是宽1米4，长2米2。重量？
承担重量的话是两个大人，两个大人是没问题的。Okay. 然后我们在就是这边的电器部分，这边是一个微波炉，是一个韩国大宇的，然后下面的冰箱是148升，是佛罗斯特的啊，佛罗斯特进口的。然后这边是一个四炉监控，我们整车配备的都是标配，一个四炉监控。这边是机械开关，这个整车的电源都在这边。逆变器，3000瓦逆变器，这边库冷剂，然后都有一个电动排污阀。黑水箱的话，直接按下去，灰水会直接排掉啊。这边清水箱，这边是灰水箱。这边的话是一个水槽。水槽的话也是比较大的，然后这边是个电磁炉，电磁炉下面这全部是网柜。它一定要是电的吗？或者能不能定一下？你说这个电磁炉是吧？对。你要想做油的也可以，做气的也可以。对对，这是根据客户自己可以选装的。还有后面有洗衣机。对，我们后面是一个美的的7公斤滚筒洗衣机。然后上面呢是一个衣柜，是一个挂衣柜啊，上面是一个大的挂衣柜。紧接着后面，空调是啊，空调在那边。空调在那边，对。这是一个风扇啊，或者是空调。对。我们空调的话都是采用的小米智能空调。然后是 1.5P 的啊，功率还是智能制热。对，我们这个卡座是用的奔驰威挺的座椅，都有小孩的安全卡座的啊。这边就是我们洗手间，我把灯开一下啊。洗手间的话是一个下沉式的。这样的话优点的话就是洗澡的时候水不会漫出来，然后前面有个大的化妆镜，上面有个排风扇，后面也是带窗户的洗手间，这样换气效果会更加好。马桶的话都是配备的一个佛罗斯特的旋转马桶。你可以来看一下，这个洗手间的尺寸的话都是超过1个平方的，比那个横床部分那个床车型的话会大一些。然后后面的床的话尺寸是1.2×2.2米。Musiałem, proszę Państwa, wymienić mój profesjonalny aparat na stary telefon, w którym dotychczas nagrywałem odcinki dla Was, dlatego że okazuje się, że bateria w aparacie no, nie jest tak pojemna jak w smartfonie. 2 baterie potrzebuję na 1 fabrykę. Kupiłem 2 baterie do mojego aparatu i widzę, że potrzebuję jednak 4, bo często jednego dnia zaliczam 2 albo nawet 3 fabryki. Chciałem jeszcze Wam pokazać po prostu siebie w tym kamperze, ponieważ tego nie było widać na filmie, jak bardzo przestronny jest to dom na kółkach. Ja mam 1,80 m, zobaczcie ile tutaj jest miejsca. I tu jest jeszcze wyżej. Ja po nim chodzę, zupełnie nie przejmując się niczym, że w coś przywalę w którymś momencie, a często w kamperach mi się tak zdarza. Szerokość, po prostu tutaj nie ma klaustrofobii. Tu jest troszeczkę jakby schodek wyżej, ale nadal jest bezpiecznie. Mało tego, wychodząc z tego kampera, chyba też się nie muszę schylać. Ja już się kilka razy uderzyłem, więc no nie uderzę. Bardzo mi się to podoba. Także jeśli są wśród Państwa osoby
zainteresowane tego typu zakupami w Chinach, to zapraszam do kontaktu. Można pisać do mnie bezpośrednio. Pomożemy w dogadaniu szczegółów, detali, konfiguracji całej tego kampera lub kamperów. Jeżeli są wśród Państwa osoby zainteresowane oczywiście handlem lub dystrybucją tychże samochodów w Europie. Proszę nie pisać, jeżeli ktoś byłby zainteresowany dystrybucją na zasadzie wyślijcie mi kilka kamperów i zobaczymy, co się wydarzy. Nie, nie, no Chińczycy tak od jakiegoś czasu nie funkcjonują, po prostu trzeba swoje przyinwestować. I dlaczego? Wydaje mi się, że mówiłem o tym w poprzednim odcinku, jak nie coś najwyżej. Jeżeli powiedziałem, to się powtórzę. Dlaczego teraz poruszamy ten temat? Dlatego, że mamy kolejki spore w Chinach na kampery. Szczególnie jeżeli wymogi będą dość mocno odbiegać od przyjętych standardów, wzorów, jakie stosują, to zajmie to prawdopodobnie jeszcze dłużej czasu wyprodukowanie szczególnie większej ilości tych kamperów. No i dodatkowo trzeba tak bezpiecznie liczyć 2 miesiące na dostawę do Polski. Także teraz już należy w okresie nawet przedzimowym podjąć decyzję, złożyć zamówienie, aby te samochody były w Polsce na majówkę. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli ten odcinek od początku do końca. Proszę zostawcie łapkę w górę, napiszcie może jakiś komentarz dla zasięgów. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Zaijian. Bye bye. 一路平安。